Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Legacy Challenge. I witam was z naszym nowym członkiem rodziny, Chuckiem, który bardzo ładnie wyszedł z rana się wysiusiać na dworze. Widzę, że Lenka wstała nie w sosie, bo jest głodna. I słodycze z rana, Patrz w gwiazdy. O, postaraj się o dziecko, Ale pragnienia, no nie powiem. Ty wyrzuć za tutaj jedzenie przede wszystkim i faktycznie weź sobie resztki, ale co, tylko torta mamy w lodówce? Naprawdę? No niestety. To może podaj śniadanie? Niech no... zjedzą te dzieci twoje coś pożywnego. A co tu się stało? No, co to jest za opcja? Kojące światło, okej. Naprawdę mnie dziwi, że nie mieliśmy jeszcze do tej pory pożaru. Cieszę się, dziecko, że wyrzucasz śmieci. Co tu się zepsuło? No nie, pralka. Świetnie. Po prostu, dobra, weź prysznic. Widzę, że prysznic jest brudny tak swoją drogą. Pies się boi komina. W ogóle nie. Uspokójmy go, bo mi go żal. Weź sobie szybki prysznic. Ty zdążysz zjeść? Może zdążysz. Co tobie się chce? Też chcesz jeść, kiku? Mamy tylko jeden kibel w domu. I czemu wchodzisz synowi do łazienki? O, w końcu wam się udało. Czy ty, Grzegorz, już jesteś chory? Matko. O, może go wyszczotkować. Zajmij się czymś, żebyś nie myślał o tym, że chce dzisiaj siku. W ogóle zobacz, ile cię czeka sprzątania dzisiaj, nie? Kolejka zrobiła i syf w domu w ogóle. Jakaś masakra tu panuje. Ja to wszystko pochowam. Idź se teraz zjedz te naleśniki. A potem będziesz sprzątał. Ty, Lenka, w sumie też... ochylny jest ten klop. Trudno. Musisz się załatwić i idź. Napisz melodyjkę. Ze trzy melodyjki przed pracą pewnie zdążysz napisać. Albo nawet więcej. Zobaczymy, ile ci się tam uda. A my tu z Grzegorzem będziemy ogarniać Javierę. Grzegorz weźmie... tak, najpierw wyładuje pranie. Potem naprawi. Potem wytrzę podłogę, wyczyści wszystko w tym domu, bo jest syf, kiła i mugiła. W ogóle u naszej drogiej Roxany, tak, Roxany, nie Karoliny, wiele się nie zmieniło z tego, co wiem, ale pozwoliłam sobie jednak tam do nich wejść i lekko zaingerować w ich życie. Nadal nie są małżeństwem ani nic z tych rzeczy, ale troszkę pomogłam im w dalszym rozwoju pokoleniowym i zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy oni w końcu zdecydują się pobrać, czy też nie, to się okaże. Więc tak, tyle co zrobiłam i zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiem, jak ten MC Commander Center teraz będzie działał, bo była aktualizacja. Ja niby mam tą najnowszą wersję, ale nie wiem, czy mi się te ustawienia zresetowały w końcu, czy nie. W ogóle przydałoby się chyba zdjąć te ozdoby już powoli, bo się nam zima kończy, nie? Kto tu dzwoni i czego chce? No dobrze, pogadam z tobą, ale niedługo... O, Lenka znowu zarobiła coś, super. Napisz jeszcze jedną, potrzebujemy tych pieniędzy, no sorki. Okej, widzę, że już Grzegorz wszystko ogarnął, więc tylko to wyrzucimy jeszcze do śmieci. Uspokoimy jeszcze raz naszego psa. I wygasimy ten kominek na razie, bo i tak mamy ten termostat, a zima się kończy, więc myślę, że... nic się nie stanie i zrobimy kolejne pranie. Lenka postanowiła iść na komputer, tak? No dobra. Zadzwoń może do Roxany.
i sobie z nią porozmawiaj. Po prostu. Czy ty już idziesz do... Aha, ty już idziesz do pracy. No dobra, to sobie tam te kontakty nadrobisz. A my idziemy na spacer z piesem. Potem możemy go wyszczotkować. Poznać jeszcze. Co jeszcze możemy z nim porobić? Pochwalić? Poznaj. Daj mu przysmak. Przytul. Chodźmy do Adriana, który jest wściekły i bije misia. Adrian, ogarnij się, chopie. Jak tam twoje oceny w szkole? Czwórkowy uczeń. Ty chyba już nie zdążysz ich podnieść. Wyślij jej gniewnego SMS-a. Ciekawe, co ona na to. Jeszcze tego nie robiłam. To będzie złośliwości rosła? Wyładuj się na swojej przyjaciółce. Nie, plusy poszły. Ale kontakty spadły. Adrian, przykro mi, że jesteś wkurzony. Chodźmy na basen. Okej. Proszę bardzo, Kalina wyrwała nas, kurde, na basen. Żebyśmy się trochę zrelaksowali i nie byli tacy spięci i w ogóle fajna opcja. Szczególnie, że jest w ogóle piątek, więc czemu nie? A czy my tutaj jesteśmy w grupie? Chyba nie bardzo. Dajmy się do grupy od razu. Dodaj do grupy ją. Dobra, najpierw to przyjazne. Maruć o niesprawiedliwości życia. Masz 5 dni. To jeszcze myślę, że zdołasz tą swoją ocenę podnieść w szkole i matce się pragnienie spełni. Choć prędzej liczę, że to zrobi Marta. Weź dziecko drogie. Trzymuj kontakt. Co to za Helena? To chyba jakaś twoja koleżanka. To weź sobie z nią utrzymuj kontakt. A czemu by nie? Idziesz pływać? Mhm. Idziesz swoim bardzo wolnym tempem. Nie chcę do ciebie wpaść, Roxana, teraz, bo ja mam ważne tutaj sprawy. Muszę zapanować nad swoim gniewem. Weźcie trochę sobie porozmawiajcie. Czujesz niewytłumaczalną złość. Czasem naprawdę ciężko jest być nastolatkiem. Kontrolowanie emocji wymaga mnóstwo wysiłku, Matko Bosko. A ja chciałam tutaj w romanse jakieś, nie? Rób zabawne miny? Alenka w międzyczasie otrzymała awans na stanowisko skrzypaczka symfoniczna. Jej! Uch, w końcu jakiś hajs. Widzę, że już mu wściekłość przeszła, więc myślę, że chyba wrócimy do domu. Albo może podziękujemy naszej przyjaciółce, że nas tutaj przyprowadziła. Obejmiemy ją. Romantyczne... Zadaj ryzykowne pytanie. Ciekawe, czy się nie obrazi, bo czasem to pytanie było takie ryzykowne, no. Sama nazwa mówi za siebie. Jestem ciekawa, jak ona na to zareaguje. O nie. Upsi. I teraz selfie se robi, nie? Dobra, wracajmy do domu. Nie wyszło nam. Mogę cię przeprosić, czy coś w tym stylu? O nie. Może ona nie jest dla ciebie po prostu, wiesz? Idź już do domu. Nie, 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 wracaj do domu, w domu się załatwisz. Dobra, łazienka wolna, więc leć szybko do toalety. Weź se resztki. A gdzie są wszyscy domownicy, że tak się spytam? Nic takiego. A gdzie jest pies? Jesus. Co oni wszyscy tak się porozłazili? Dobra, Grzegorz, ty miałeś sprawdzić te oferty pracy. Ale to nie tu. Nawet z samej ciekawości, wiecie, sobie sprawdzę tą pracę. Usuń... O, znajdź pracę, to chyba będzie to. Zaraz zobaczymy. No, ogrodnik to już był. Jest tutaj. Wolny strzelec.
Dostępne branże, artysta cyfrowy, autor, programista. No, to nie jest totalnie w stylu naszego drugiego Grzegorza, niestety. Ale może... ale może Adrian? Zobaczymy. Albo Marta? O nie! O nie, 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 nie! Absolutnie! Co ja zrobiłam? Nie, 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 nie! Przepsułam! O nein! O, jeszcze ta. Najlepszy pustostworek. Oba są równie potężne. Proszę się nie kłócić. Nie, Grzegorzu. Porzuć pracę. Ty jesteś... To nie dla ciebie. Nie jesteś do tego stworzony. Ani z ciebie autor, ani programista. Nic z tych rzeczy. Ojej, piesek chyba nas obudził. Chyba chciał miłości. Dobra, chyba najwyższy czas było zdjąć te ozdoby i pozbyć się choinki. Tak też uczyniłam, gdy wszyscy spali. Czemu się tepiesz, Lenka? Przecież ja ci nic nie kazałam robić. Weź sobie coś zjedz. Ty masz dzisiaj na którą do pracy? Na 14 i musisz na skrzypcach i na pianinie umieć grać. Więc zjedz i idź tutaj, męcz to pianino. Jak tam, Adrian, dzisiaj twój nastrój? Widzę, że jesteś głodny. Idziesz z rana ciasto. Mam nadzieję, że to ciasto ci nastroju nie pogorszy. A co ty robisz, kochana? Poza tym, że jesteś głodna? Tak, nawet chcesz odrabiać lekcje, więc się fantastycznie składa. A więc weź sobie jakieś resztki. A ty czemu myślisz o pieluchach? Czyżby Roxanie się już coś urodziło? Nie no, Karolina jeszcze nie urodziła, więc pewnie dostaniemy powiadomienie normalnie, przynajmniej mam taką nadzieję. My tu musimy empatię troszkę podnieść. I myślę, że on pójdzie sobie w ogóle na wolontariat z rana. On chyba ma dzisiaj tą w ogóle zbiórkę harcerską? No dobra. Na którą masz? Za 4 godziny to zdążysz jeszcze iść na ten wolontariat. A potem... Gdzie to jest ten wolontariat cały? Weź udział w wolontariacie. Możesz wziąć siostrę. Idźcie we dwoje. Idźcie gdzieś tutaj do domu opieki spokojnej starości. I już. Ty już możesz posprzątać, tak? A ty co robisz? Czemu chcesz iść spać? Ja nie rozumiem, o co ci chodzi, dziecko. Jedz te naleśniki. O, może iść na ryby, ej. Dobra, widocznie nie jest tak zimno. Jest słonecznie, ale może iść na te ryby, no nie wiem. To niech idzie jak może. O, zobacz, mamy pieska. Co ty masz taki wielki ten brzuch, Roxana? O, no posłuchaj. O nie. O nie. Weź ją powitaj. Kurde. No. Aj, Adrian, Adrian. Miałeś tam sobie poprawiać empatię, a nie... O, jest Roxana. Ona nam sprząta. No, powitaj ją. Czy ty znowu... Aha, ty tutaj zgubiłeś te kłębki sierści, widzę. Dobra, to dobrze, że na dworze, a nie w domu. No. I siostrzyczki tutaj, o. Zapytaj, czy możesz zobaczyć, jak dziecko kopie. O. Super. Społeczne umiejętności wskoczyły. Ojej, ojej, ile powiadomień. Co tam możesz robić? Okay. To może siostra by ci pomogła lekcję odrobić. Ohoho. Brudne hot dogi. Czas na szwedzki stół z hot dogami. Adrian miał się zająć grillowaniem i przyszło mu to znakomicie. Kiełbaski są lekko przypieczone na zewnątrz i soczyście skwierczące w środku. Jednak niefortunny zbieg okoliczności sprawił, że wracając do stołu, Adrian potknął się o wściekłego szopa i upuścił całą tacę z hot dogami na ziemię.
wygląda na to, że nikt tego nie zauważył. Szybko, co Adrian powinien zrobić? Zasada 5 sekund, tylko otrzep ziemi. Zasada 5 sekund, jak w życiu. O nie. No nie. No trudno, no. Bo młody jest, ma prawo popełniać błędy. Ciekawe, co w ogóle Roxanie się urodzi. No Grzegorz ma jeszcze kawałek do domu, więc Roxana zdążyłaby skorzystać z toalety. Przyjazne, przytul psa, troszkę się teraz pieskiem może zajmiemy. O, wyszczotkuj psa, tak. W sumie to chyba obojętnie, jakie on ma to przyjęcie, nie? Przyjęcie domowe po prostu. Gospodarzem będzie Adrian. A gośćmi będą Kalina. No i oto jest pytanie, czy my znamy jakichś nastolatków? Ten wygląda jak nastolatek. I to było na tyle. Powiem wam tak, wystarczą nam ci dwaj. Nie potrzebuję tu nie wiadomo ilu ludzi. Tak, nasza rezydencja. Wbijajcie na imprezę, ja zamawiam pizzę. Proszę bardzo. O, no, przeklikałam. Trudno, zmień głośność, wysoka. Zaraz tutaj się wami zajmiemy. Tylko, gdzie jesteście? Gospodarze wykonują interakcje z gośćmi. Dobra. O, przyszła pizza. Weź pizzę. Mam nadzieję, że ten chłopak przyjdzie drugi raz. Tutaj jest działania. Dodaj do grupy. No i idź, bo jeszcze mi tutaj zaczniesz rodzić. Co ja wtedy zrobię? Grzegorza nie zapraszała mnie. A gdzie Kalina? Dzieci, ja nie wam puściłam tą muzykę. Weźcie, wyjdźcie z mojego pokoju. Ja chyba zablokuję ten pokój. Ty idź na ryby. Przyjazne, zapytaj o zawód. O nie, ty jesteś... A nie, jesteś nastolatkiem. Dobra. Tu zjazmuj się nowym albumem. Zabawna odpowiedź do ciebie. Kalina, chodź tutaj, ciebie też dodam do grupy. Po prostu szałowa impreza, nie? Chodź Kalina, porozmawiasz też z nami. Daj jej ten zabawny prezent, tak. Jezus. Haha. Kalina się uśmiała. Szczęśliwi to jest po prostu nie... Teraz nieosiągalne, bo... On jest po prostu... A ten jest znudzony w ogóle, nie? Albert, co z tobą jest nie tak? Do filtr? Nastrój do flirtów. Chyba wyczaili, że ja tutaj chcę coś z Kaliną. O, ona już jest flirciarska. On też się zrobił flirciarski. Świetnie, może wszyscy sobie ze sobą zrobimy trójkącik. Czemu ty jesteś spięty? Przecież ty tutaj tańczysz i w ogóle... Nie rozumiem tego w ogóle. Czy ty masz złamane serce, Kalina? O nie, ona nie chce. Zostaw ją. Zepsułam znowu, jak zwykle. Ta impreza to jakieś niewypał. Matka, co robisz? Pewnie będziesz żreć, bo jesteś głodna. Nie, gadasz z jakimś Sławomirem, w ogóle... Czemu ty jesteś flirciarska kobieto i wracaj do domu? Wracaj do domu, weź daj coś do jedzenia. Bo... Nie mamy za dużo... O, smażona ryba. Ten się dobrze czuje, niech tam łowi. O kurde. Ile mu się tutaj już w ogóle napstrykało. Biedny Adrian, znowu mu nie wyszło. Z flirtami. Ta impreza to jakiś nie wypał. No i co, brąz zdobyłeś. Ale tutaj się zaliczyła jedna impreza. No nie za dobrze, powiem szczerze. No idź. Może Kalina nie chciała tak przy kimś, nie? A gdzie nasz piesek? O, on się boi, bo ktoś znowu rozpalił ten kominek. Uspokój go. Czy na górze nie zostawi bałaganu? Nie. Ta muzyka tutaj gra wiecznie, bo... Bo tak.
bo tak Adrian sobie chce. Idziemy jeszcze tylko pobiegać. I tu, aha, to idzie kontrolowanie emocji, a nie empatia. Ale empatia widzę, że mu się poprawiła, jak poszedł na te... jak to się nazywało? Na ten wolontariat. Więc całkiem spoko. Ale sport nie jest zły, więc niech sobie biega. I o, do domciu. Co? Boże, już myślałam, że on miał jakieś urodziny, które ja przegapiłam. Po prostu już byłam przerażona. Dobra, skorzystaj sobie jeszcze. Weź skorzystaj. O, może zdejmiesz pranie, to ci odpowiedzialność skoczy. O. Może nie wiem, które klikać naprawdę. A możesz sobie w sumie wziąć jeszcze szybki prysznic. Ojej, no ten w ogóle chce siku. Czy ja muszę za każdym razem prosić go, żeby on się załatwił? Czy on pójdzie sam? Poszedł sam. No dobra, weź sobie szybki prysznic. Wyładuj to pranie. Tutaj nie ma pranie, dobrze. Dobrze. Jesteś zmęczony, więc w sumie idź już spać. No potwora, z poduszka nie będziemy pryskać bez przesady. Dobra, moi drodzy, wszyscy śpią. Ja będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że znowu coś uda mi się skleić. Roxana jeszcze nie urodziła, ale pewnie w przyszłym odcinku to się wydarzy. Także Grzegorz zostanie dziadkiem, moi drodzy. No, w sumie jeszcze trochę mu zostało do bycia seniorem. No, ale zobaczymy. Jak widzicie, Grzegorz i jego podwoje sercowe, no... Halina nie jest przychylna i chyba będziemy szukać innej kandydatki. Niestety, albo stety. Zobaczymy. Tymczasem ja wam serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa, pa!